Co dzień jestem studentem, a od jakichś kilku lat w wolnym czasie dogadałem się z Mozilla i trochę pomagam polskiej społeczności tłumaczyć produkty Mozilla i Chroma. Przy okazji będę mówić na temat samego systemu Firefox OS, więc przejdźmy dalej. Prezentacja jest już dość późno, więc postaram się szybko odpowiedzieć na te kilka pytań. Nie będę ich czytał, każdy widzi. Skąd się wziął Firefox? Firefox został napisany, stworzony przez Mozilla. Jest to globalna społeczność. Właściwie posiada swoich deweloperów na całym świecie. Od 15 lat tworzą takie fajne rzeczy jak Firefox, przeglądarka desktopowa, narzędzie do śledzenia błędów Mozilla, wiele innych, których tutaj nie wspominałem. Mozilla promuje otwarte standardy i innowacyjność w technologii sieciowej, tak jak wspomniałem w slajdzie. I to jest nawet wymienione w przeglądarce Firefox. Jeżeli wejdziecie sobie w informację o, znajdziecie tam dokładnie tą samą informację, że stara się zapewnić, aby internet był otwarty, publiczny i dostępny dla wszystkich. Dwa ostatnie punkty są właściwie taką ideologiczną bazą dla powstania systemu Firefox OS. Dlaczego jako deweloper ktoś mógłby się zainteresować tą platformą? Pytanie banalne dość. Odpowiedź moja jest też dość prosta. Chociaż można by wynajdywać wiele różnych przyczyn, ale tak jak chyba najlepszy mistrz albo Firefox. Słuchaj statystyk z ostatnich 4 lat. Firefox kiedyś był powyżej 90% nie wiem jak to powiedzieć bombów w Polsce, 90% internautów używała Firefoxa. Obecnie traci trochę na rzecz Chroma, ale nadal utrzymuje się powyżej 45%, więc rozpoznawany jest jako podstawa na dalszy rozwój w postaci systemu operacyjnego, jest dość lukratywny. Ale czym tak naprawdę jest Firefox OS? Jest system operacyjny. Jest systemem mobilnym, zbudowanym w uproszczeniu z trzech warstw. Pierwsza warstwa taka dla użytkownika to jest Gaia. Czyli to wszystko, co widzimy przesuwając palcem po ekranie, aplikacje, jakieś modotryski. Gaia udostępnia deweloperom biblioteki javascriptowe i ogólnie wszystko to, z czego można korzystać, tworząc aplikacje. Poniżej jest Gecko. Podobnie jak w wersji desktopowej, jest to silnik, tak środowisko uruchomieniowe dla aplikacji, które nam udostępnia Web API. Web API to jest zestaw API, dzięki którym możemy korzystać z dość nietypowych funkcji, które w przeglądarce desktopowej niekoniecznie są możliwe, ale o tym wspomnę jeszcze później. Na samym spodzie w styku ze sprzętem jest GONG. Jest to odpowiednio przygotowany Linux ze sterownikami dostarczonymi przez producentów sprzętu, tak żeby wszystko po prostu pięknie działało, żeby te wyższe warstwy działały. Jakie technologie? Tak jak mówiłem wcześniej, technologie sieciowe. Mamy do HTML5, a co za tym idzie TSL, JavaScript. I właściwie poza tym Mozilla postarała się o to, żeby nie było potrzebne nic więcej, udostępniając Web API. Web API po raz kolejny wspominam, że o tym jeszcze będzie później bardziej szczegółowo. Co było Kowalskiemu
w kontekście inżyniera Kowalskiego, który pisze aplikację. Przede wszystkim to zależy, jak chcemy tę naszą aplikację rozprowadzać. Jeżeli ma być to aplikacja spakowana, którą wszelkie źródła wyślemy do sklepu Mozilla, do Firefox Marketplace, wolno będzie nam trochę więcej. Trochę więcej z możliwości telefonu skorzystać. Jeżeli to będzie aplikacja hostowana, czyli trzymana na jakimś tam naszym serwerze albo na przykład w GitHubie, nie możemy skorzystać z kilku funkcji, o których wspomnę później. Ok. Manifest to jest jedyne, czego potrzebujemy, żeby przekształcić naszą aplikację, która na przykład już teraz działa w Firefoxie na laptopie desktopowym, przekształcić w aplikację, którą można zainstalować na telefonie z Firefox OS. Jest to plik z rozszerzeniem WebApp, które jest typowe dla Firefox OS-a. Napisany w formacie JSON, oczywiście nie za bardzo widać, co tam jest napisane. Najważniejsze to podać nazwę aplikacji i krótki opis, co ta aplikacja robi, dlaczego została stworzona. To jest podstawa. Jeżeli chcemy upublicznić jako aplikację spakowaną, to wtedy trzeba podać więcej, między innymi ścieżkę uruchomienia, ikonę, kto to zrobił i jeszcze właśnie uprawnienia, z których chcemy korzystać. Ale to są właśnie uprawnienia. To, co nam wolno, dzieje się na trzy kategorie, z czego pierwsze certyfikowane to jest tak naprawdę to, czego nam nie wolno jako deweloperom. Bo z certyfikowanych korzysta tylko Mozilla. To są napisane przez nich aplikacje, podpisane przez nich i na przykład wysłanie SMS-a, czyli dzwonienie, nie jest dostępne dla każdego dewelopera od strony A. Aplikacje uprzywilejowane mogą korzystać z Contacts, API, Browser, Device Storage i TCP SOC. Uprzywilejowane to, przypomnę tylko, te, które zostały wysłane do sklepu Marketplace. Wszystkie, czyli właściwie te hostowane i wszystkie wyżej, mogą korzystać z migracji całej tej listy i z czegoś, co się nazywa Web Activities. To jest na samym końcu. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Za moment. Żeby skorzystać z uprawnień jakichkolwiek, musimy w manifestie, czyli w takim pliku rozgłoszeniowym naszej aplikacji napisać, że chcemy korzystać z danego uprawnienia. Jak się nazywa to uprawnienie, czyli w tym przypadku Alarms i dlaczego chcemy skorzystać. Jeżeli nasza aplikacja będzie używana, to użytkownikowi wyświetli się informacja, że chcemy skorzystać, ponieważ nasza aplikacja będzie wysyłać przypomnienia. Web Activities to jest taki sposób na obejście tego, co powiedziałem przed chwilą, o uprawnieniach certyfikowanych. Dzięki temu możemy korzystać z tego. Web Activities są taką klasą, zestawem klas, nie wiem jak to dobrze określić, opisanym przez Mozilla. Możemy też pisać własne, ale co jest najważniejsze, dzięki nim możemy poprosić inną aplikację, najczęściej systemową, żeby wykonała jakieś zadanie, na przykład właśnie wysłanie SMS-a albo wykonanie telefonu. I nasza aplikacja po wykonaniu tej czynności dostanie jej wynik. Można zdefiniować też własne, na przykład
po zrobieniu zdjęcia wysyłamy to zdjęcie do naszej czynności, która dodaje mu ramkę i zwraca ją, żeby będzie z ramką. Przykładów można mnożyć, ale nie dzisiaj. Przykład, wygranie zdjęcia przez Activity Activity. Trzeba podać oczywiście nazwę, czyli PIK i co chcemy zrobić. Czyli podajemy tych danych, jest to obraz. Chcemy wybrać obraz. Jeżeli uda się wykonać to zadanie, zostanie nam zwrócony obrazek przez disk i możemy wrzucić na konsolę, że udało się pobrać, jest wszystko ok. Jeżeli nie, no to niestety jest błąd. To jest typowy JavaScript, jeżeli nikt nie widział, to przykro mi, ale nie będę tego tłumaczył dzisiaj. No dobra, wymyśliliśmy już aplikację, tylko nie wiem, w czym to napisać. Prawda? Nie wszyscy używają notatnika, jest fajne narzędzie, ale trochę mało użyteczne do bardziej skomplikowanych aplikacji. Więc ja polecam przeglądarkę Firefox. Po pierwsze, Firefox OS Simulator. Można odpalić taką wtyczkę do Firefoxa, która pokazuje właściwie ekran telefonu. Symuluje całe działanie telefonu z Firefoxem w przeglądarce w osobnym oknie. Możemy tam testować aplikacje, właściwie wszystko symulować tak, jakby to było na realnym urządzeniu. Czyli możemy wykonywać połączenia, ale no, nie o to chodzi. Page Inspector. Wszelkie narzędzia dostępne już w przeglądarce, służące do tworzenia stron internetowych, które są dostępne w kilku wersji. I co się pojawiło w poprzedniej wersji Firefoxa w mocnym wydaniu? Przepraszam. Jest to Firefox App Manager, pozwalający bardzo łatwo sparować na nasz telefon z Firefoxem, z telefonem, z laptopem albo z komputerem. Dzięki czemu, mając odpaloną przeglądarkę Firefox i telefon na biurku, możemy podłączyć ten telefon do przeglądarki, niemal że bezpośrednio, i za pomocą wtyczki Firefox App Manager zarządzać aplikacjami, czyli instalować nowe aplikacje, debugować na żywo to, co się dzieje na telefonie. Wszystko dzieje się na naszym desktopie. Tak wygląda edytowanie w przeglądarce na dość słabym przykładzie strony portalu. Jest dość przyjazne, na pewno bardziej wygodne niż Vim albo notatnik. Poza tym się. Okej, przyjmuję. Jest coś takiego jak responsive design. Dzięki czemu po kliknięciu jakiegoś elementu na stronie możemy sprawdzić, co się dzieje, co w tym momencie wysyła nasza aplikacja i jak to wszystko działa, czy działa dobrze. Dobra. To jest strona, podstrona sklepu z aplikacjami, gdzie możemy się dowiedzieć, w jaki sposób zaprojektować aplikację, w jaki sposób ją napisać, jakie narzędzie używać. Mniej więcej to co ja podałem teraz. Tylko oczywiście bardziej szczegółowo. Jest tam bardzo dużo poradników, nawet sekretowe aplikacje, takie dość prostsze, pokazujące, jak można używać Web API. No i ostatecznie, jak opublicznić naszą aplikację w sklepie Firefox. Sklep Firefox, o którym mowa, posiada wiele kategorii, możemy sobie wymyślić, jaką aplikację chcemy oczywiście. To jeszcze ważniejszego. Na dzień dzisiejszy, po premierze, która była 11 lipca tego roku, czyli niecałe 3 miesiące temu, w sklepie Marketplace znajduje się
około 1900 aplikacji. No, można powiedzieć, że to jest mało, można powiedzieć, że to jest dużo. Jak na Mozillę, która ma zasięg globalny, jest to raczej mało. Jak na system otwarty źródłowy, który jest budowany głównie przez społeczność, ja sądzę, że to jest dużo. Poza tym jest dostępnych bardzo dużo ciekawych aplikacji, ale jako dewelopera mnie bardziej pociąga to, że jeszcze skoro jest 2000 aplikacji niemalże, to można wymyślić coś, czego jeszcze ludzie nie wymyślili, upublicznić i w przyszłości jakoś to zmonetyzować. A o to chyba chodzi, prawda? Skoro jest 2000, to trochę mniej niż na przykład w sklepie App Store. Jest większe szanse na przebicie. Pytanie, ile jest użytkowników? Użytkowników systemu? Tak. Ile do tej pory sprzedano telefonu z Firefox, a ile sprzedano na przykład? Nie pracuje z T-Mobile. Ogólnie nie ma jakichś. Nie ma statystyk? Wiem, że pod koniec lipca były problemy z zamówieniami w T-Mobile. Bo Mozilla zamawia dodatkowy sprzęt w Chinach. A są już jakieś telefony, które można kupić i są swoje konsole? Znaczy ZTE jest, ale nie wiem, jeszcze się ZTE pojawić w tym. On ten miał premierę, ale nie wiem, czy no to pewnie Alcatel jest. Jest. Alcatel jest w tym mowie, ale nie wiem teraz z dostępnością. Na początku po premierze nie było go. Został wyprzedany. I było go w magazynach centralnych w Warszawie. Więc kilka na pewno jest w Polsce. Niedługo ma się pojawić X-Phone. Kolejna odsłona. Pierwszy był dedykowany dla deweloperów, właśnie dla tych tworzących system i testujących. A teraz może być kolejna wersja X-Phone Peak Plus, która już będzie trochę bardziej dopakowany konkurencją dla takich średniej jakości androidowych. No to jest ich telefon? To jest Mozilla, czy oni tam... Nie, Mozilla to jest system. Sam system. Ale sami z siebie nie mają telefonu. Nie, oni robią rebrand. Xman to jest jakaś pańska firma produkująca... No, właśnie. Bo się bawiłem tą wersją. To pole, to chodziło. No, chodziło to pole, ludzie się narzekają. Ludzie znajdują błędy. Odzew od społeczności jest. Także widać, coś się dzieje cały czas. Jeżeli chcecie więcej informacji, może słabo widać, na stronie developer.mozilla.com, przepraszam, org, na stronie hacks.mozilla.org na blogu, bardzo, bardzo dużo ciekawych przykładów wykorzystania web API w myślach aplikacji. I ostatni punkt, building Firefox OS, też pokazuje, jak od początku zbudować naszą aplikację, zaprojektować, zbudować i opublikować. To chyba było na tyle dzisiaj. Żadne pytanie. Żadne pytanie. czy jest ten system przewidziany tylko na telefony, czy jakieś w przyszłości na inne? System jest otwarty. Ale w zamierzeniach twórców jest. No, urządzenia mobilne ma być. Urządzenia mobilne, taki jest target. System jest budowany na Linuxie i każdy, kto dostarczy swoje sterowniki i uruchomi tego Linuxa, może wypuścić urządzenie. Mozilla nie licencjonuje w żaden sposób. Po prostu dają system, mogę sobie zbudować nawet na laptopie, bo są też tacy ludzie, którzy na maszynach wirtualnych uruchamiają Firefox OS. Żaden problem. Podobno było spotkanie Foxconn z Mozilla, jakoś chyba w sierpniu. I tablety przedstawił. A przedstawił projekt tabletu. Była informacja na portalu. Nawet. No, świetnie. Jeszcze jakieś pytania? Do Marketplace można dowolną aplikację wrzucić, czy jakaś weryfikacja jest, jeżeli jest to na jakim poziomie, tak? Można zgłosić dowolną aplikację. Można zgłosić dowolną. Ale wiadomo, jeżeli udostępniają dodatkowe API, na przykład żebyś nie wysyłał spamowych SMS-ów,
No to muszą w jakiś sposób sprawdzić, co robi ta aplikacja, czy nie wpływa jakoś negatywnie na użytkownika, czy jest zgodna po prostu z filozofią. Czyli przyjęli tą samą zasadę, co jest w sklepie Apple. Tak, w każdym sklepie z aplikacjami, tak sądzę. Znaczy w Google Markach chyba tak niektóre nie ma. Niektóre są trochę bardziej restrykcyjne, niektóre nie. Tutaj nie wiem, jak to działa, nie pracuję tam, ale wiem, że trzeba przejść proces. Niektórzy, znam ludzi, którzy tam już wysłali aplikację. Jeden czekał niecały tydzień, drugi czekał 3 tygodnie. Także jeszcze proces pomiędzy wysłaniem a opublikowaniem jest dość długi. Czy zdarzył się ktoś, komu rzucono? Jeszcze nie podał na ustawę. Możliwe, że tak. Ale o tym się raczej głośno nie mówi. Niech się nie chwali, że dorzucono jego aplikację. Znaczy, jeżeli aplikacja wysypie system, no to chyba będzie odrzucona. Aplikacja... Mój telefon nie działa. Nie nagrała. Trzeba nie rzeczy w systemie. Bo cokolwiek robi, jest ograniczone do 2 kolorów. Wszystko, co chce od systemu, to jest przez Web Activities. Od tych bardziej newralgicznych części systemu. I jeżeli aplikacje te właśnie certyfikowane wyrzucą jakiś błąd, to jest błąd systemu. Ale aplikacja jako taka, która napisana, żeby szkodzić, no w żaden sposób nie zaszkodzi. Poręczysz za to? Tak. Okej. Okay. Jeżeli zaszkodzi, to zmieni użytkownika, który da jej za duże uprawnienia. Na przykład nie możesz zawiesić, nie wiem, czy że pani będzie skończoną i ciężko będzie już ten proces wypłaszczyć. Problem coś takiego się stanie. No właśnie. W jaki sposób działa dokładnie Gecko na Firefox OS? No, potrafi się przyciąć. Sądzę, że jest to podobne jak na przykład na desktopie. Czyli się przytnie. To zależy od sprzętu. Jeżeli mamy dobry sprzęt, i za chwilę wszyscy nie ma sensu. Start był dość kiepski, ale ten system jest właśnie kierowany na rynek taki dość raczkujący dla użytkowników, którzy pierwszy raz albo korzystają ze smartfonów, albo w ogóle z internetu w telefonie. Dziękuję za widzenie, zwłaszcza nie mogę w dół. Więc jeżeli użytkownik mało wymaga, to jest dla niego system. Tyle. Czyli aplikacje samo będą tylko przez API przygotowane przez Mozilla. Nie używamy jakichś tam języka. Używamy JavaScriptu. Właśnie o to chodzi, że nie sięgasz do JavaScriptu, tylko z JavaScriptowej. Można korzystać na przykład z biblioteki typu Node.js, gdzie nasza aplikacja tak naprawdę wysyła wszystko na serwer. Tam dzieją się magiczne rzeczy i później sobie pobiera jakieś wyniki. A mi to potrzeba do większej wydajności, nie wiem, bajkodu, coś na sobie nie da rady. No bo JavaScript nie sobie myśli najszybszy nie jest, a czasami nie ma to chciałbym, a przeglądać, że niekoniecznie, ale jakieś by coś na stylu. Podejrzewam, że może będę się trochę przecinać, jeżeli bym chciał jakieś obliczenia robić. To zależy od sprzętu. Znaczy nie chodzi o to, czy system jakby pozwoli mi na to, żebym sobie rzucił jakąś binarkę. Żebym wykonał już pod kod maszynowy i dzięki temu trochę szybciej niektóre rzeczy robił. System ma dostępne takie możliwości. Wrzucasz tylko kod, który jest HTML5, tak? Wszystko, co jest w standardzie. Wszystko, co nie jest CSS-em, JavaScriptem, po prostu nie będzie wykonane. Chociaż nie siedzę w systemie, nie wiem, może coś tam wykonać. Jeszcze jakieś pytania? To ty dajesz pytanie do publiczności. Pytanie wspomniałem pod koniec. Kiedy była premiera Polska? 11 lipca. O, dobrze.
Ktoś to się może przydać? Na ultrabooka?